Jeszcze raz bardzo gorąco pozdrawiam całe zgromadzenie eucharystyczne. Siostry i bracia, tworzymy tę wspólnotę tutaj, jedną rodzinę. Myślimy o naszej ojczyźnie przy matce pięknej miłości, królowej naszego narodu. Scena z Ewangelii. Prawdziwy uczeń Jezusa bierze jego matkę do swego domu, otacza ją czcią, z pełnym respektem odnosi się do jej słów, darzy szacunkiem jako matkę Pana, dzięki któremu odnalazł drogę do prawdy i życia. Nasz naród od zarania swoich dziejów obrał sobie Maryję za matkę i królową. Wielokrotnie też doświadczał jej szczególnej opieki. Moc tej opieki zajaśniała wyjątkowo podczas najazdu szwedzkiego. Polacy, jak żaden inny naród, umiłowali Matkę Zbawiciela i zawsze chcieli, by ona była królową najpierw ich serc, a potem królową całej ziemi, polskiej ziemi, ojczyzny. Po cudownej obronie Jasnej Góry przed Szwedami król polski Jan Kazimierz dnia 1 kwietnia 1656 roku po ślubach złożonych przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej w katedrze lwowskiej udał się procesjonalnie z całym dworem do kościoła ojców jezuitów i tam w czasie nabożeństwa, które odprawił nuncjusz apostolski, proklamował Maryję królową korony polskiej, intonując po raz pierwszy w litanii loretańskiej wezwanie: Królowo korony polskiej, módl się za nami. Siostry i bracia, uroczystość dzisiejsza Maryi Królowej Polski nieprzypadkowo jest obchodzona w dniu 3 maja. Biskupi, prosząc papieża Benedykta XV o ustanowienie dla Polski takiego święta, pragnęli, aby przynajmniej jedno zobowiązanie ślubów Jana Kazimierza zostało dotrzymane. Chciano podkreślić nierozerwalną łączność tego święta z Sejmem Czteroletnim, a zwłaszcza z uchwaloną 232 lata temu Konstytucją 3 maja. Pierwsza w Europie, druga w świecie po Stanach Zjednoczonych. Czas zaborów był czasem wielkiego ucisku narodowego i religijnego. Zaborcy pragnęli wymazać słowo Polska nie tylko z mapy, ale chcieli wymazać słowo Polska przede wszystkim z umysłów i serc Polaków. Polacy jednak ani przez chwilę, czy to pod zaborami, czy w późniejszych trudnych czasach, nie zrezygnowali ze swej tożsamości narodowej i religijnej. I to pomimo napierającej fali najpierw germanizacji i rusyfikacji, potem komunizacji. Wymownym tego przykładem stał się rok 1920, w momencie kolejnego straszliwego dla Polski i Europy zagrożenia, kiedy to wojska sowieckie stanęły u granic Rzeczypospolitej. Episkopat Polski w imieniu całego narodu dnia 27 lipca 1920 roku ponowił wybór Maryi na Królową Polski i oddał jej nasz cały naród w macierzyńską opiekę. Maryja w tej trudnej dziejowej chwili nie opuściła swego wiernego ludu, czego wymownym dowodem był cud nad Wisłą. Świętej pamięci już ksiądz Jan Twardowski, kapłan i poeta, w piękny sposób zwrócił uwagę na to, co wszyscy doskonale wiemy, ale to jest może w takiej pigułce warte przypomnienia, bo to pięknie ksiądz Jan Twardowski ujął w takim swoim stylu, można powiedzieć, całe dzieje te związane naszego narodu z Maryją, z jej przemożną opieką. I tak napisał:
Bóg w widoczny sposób powierzył polski naród opiece Matki Najświętszej. Żadnego innego narodu tak silnie do niej nie zbliżył. Bóg sprawił, że nasz naród już na początku historii miał jako hymn pieśń Bogu Rodzica. Bóg uwrażliwił serca polskich królów, wodzów, artystów, by dojrzeli wielkość i piękno Matki Najświętszej. Bóg natchnął polski lud, by tak bardzo ukochał święta Matki Bożej i nadał im poetyckie nazwy Zielnej, Jagodnej, Siewnej, Pięknej, Kwietnej, Śnieżnej. Moglibyśmy to jeszcze wymieniać. Bóg dał nam Jasną Górę jako arkę na czas potopu i wszystkich narodowych nieszczęść w czasie rozbiorów, powstań, okupacji. Dał nam widzieć Matkę Najświętszą jako źródło siły, otuchy i wielkiej nadziei. Bóg powołał nas do tego, abyśmy byli narodem maryjnym. Tak to zapisał ksiądz Jan Twardowski. Myślę, że moglibyśmy się też podpisać pod tymi słowami, które tak spuentowały tę naszą historię, nasze losy związane mocno z Maryją, która jest właśnie tą przemożną obroną i pomocą. Siostry i bracia, kiedy myślimy o Konstytucji 3 maja, to może warto, patrząc na całe dzieje naszego narodu, zobaczyć, że mimo niewoli, mimo podziału, upokarzania, walki z narodowymi tradycjami, Polacy jako naród nigdy się nie poddali. Z pewnością wiele było powodów, ale jednym z nich, być może najważniejszym i najbardziej jednoczącym nas wszystkich, była wiara. Może będą tutaj oczywiście różne polemiki, różne spojrzenia, ale patrząc na rzeczywiście na te dzieje naszego narodu w tych wszystkich zawirowaniach, to tym zwornikiem takim, jednoczącym nas, była rzeczywiście wiara, a w tym zjednoczenie w Kościele i ufność właśnie w opiekę Matki Bożej, tej, która królowała z Jasnej Góry i promieniowała miłosiernym spojrzeniem z ostrej bramy. Zdumiewająca jest ta zbieżność. Królowa Polski i Konstytucja. Sprawy Boże i sprawy ludzkie, zwyczajne, ziemskie. Sprawy Kościoła i sprawy państwa polskiego. Bez wątpienia ta zbieżność nie należy tylko do historii, lecz jest nam na nowo zadana w XXI stuleciu. No właśnie, by była ta zbieżność. Królowa Polski i Konstytucja. Sprawy Boże i ludzkie. Sprawy Kościoła i państwa polskiego. Wszyscy bracia, teraz mamy wolność, mocno ją podkreślamy. I ciągle zadajemy sobie pytanie, bo to jest okazja do rachunku sumienia, jakiej używamy. Bo tak jak uczył nas papież też, święty Jan Paweł II, wolność jest nam dana i zadana. Czy nasza miłość do Matki Bożej i Królowej Polski jest taka, jak świętego Jana z dzisiejszej Ewangelii, który ją przyjął nie tylko pod krzyżem, ale do swojego codziennego życia? Czy wzięliśmy ją do naszych domów, do naszych serc, do naszego codziennego życia? Czy ją kochamy i słuchamy jej pouczeń? Czy kochamy naszą ojczyznę, której ona jest królową? Czy służymy naszej ojczyźnie dobrym życiem i na jej wzór królowej naszego narodu się jej oddajemy? Święty Jan Paweł II w dniu 3 czerwca 1991 roku w czasie czwartej pielgrzymki do naszej ojczyzny, kiedy widział, że sprawy polskie idą w złym kierunku, wypowiedział w Kielcach z mocą i siłą proroka takie słowa. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować.
zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć. Łatwiej zniszczyć, to wiemy, ale odbudować bardzo ciężko. Jesteśmy zaproszeni, by iść za tymi słowami, by odbudowywać i budować na nowo, budować, zachowując Boże prawo, zachowując przykazanie miłości bliźniego, zachowując te pouczenia, które daje nam Maryja, ale chcemy słuchać pouczeń papieża i zapytać się, czy naprawdę w tamtym czasie przyjęliśmy te słowa i przejęliśmy się tymi słowami Ojca Świętego, który sam niestety w tamtym czasie powiedział, mówił o dekalog, to był program w 1951 roku, tej pielgrzymki i sam gdzieś stwierdził, że no właśnie jest za to przyjęty jakoś nieprzychylnie, bo nauczanie jego było bardzo trudne, bo wzywał do nawrócenia serc, do posłuszeństwa Bogu, do pójścia drogą dekalogu. Więc w tym kontekście tych słów, tego co przeżywamy dzisiaj, może zapytajmy się samych siebie, każdy niech sobie sam postawi to pytanie, bo to jest taka dobra okazja, bo nie myślmy co inni, jak inni, że inni powinni się nawrócić, że inni powinni inaczej podejść do życia, tylko jak ja podchodzę do życia i może tutaj przekształcając słowa Kennedy'ego, nie pytaj co Polska ma tobie dać, tylko co ty możesz dać Polsce, co ty chcesz dać Polsce. Czy jaki jest mój patriotyzm? Czy znam historię Polski? Nie tę zakłamaną, ale prawdziwą. Jak ja kocham Polskę, czy nie wstydzę się, że jestem Polakiem? Czy broń Boże nie szkaluje jej, jak nazywają ją niektórzy dzikim krajem? Czy właśnie kocham ją? Czy swoim życiem i postępowaniem nie przynoszę jej wstydu? Jak ja służę ojczyźnie, mojej matce? Czy modlę się za ojczyznę nie tylko przy takich jak dzisiejsze uroczystościach, ale tak prywatnie, osobiście, można powiedzieć w codziennym pacierzu? Czy to jest rzeczywiście moja ojczyzna? Siostry, bracia, królewskie panowanie Maryi w naszej ojczyźnie niejednokrotnie zapewniało nam zwycięstwa i przetrwanie. Jej władzy nie można jednak sprowadzić jedynie do wymiaru doczesnego czy materialnego. Ochrona i prowadzenie naszej Matki mają bowiem na celu przede wszystkim duchowe dobro swoich poddanych, swoich dzieci. Dar Maryi jako Królowej Polski jest dla nas także wyzwaniem i swoistym zobowiązaniem do wierności Bogu. Takiej wierności, jaką wykazała się ona, Maryja, w swoim ziemskim życiu. Trwając przy Bożym Synu, dała nam przykład najgłębszej wiary, która nie ugina się pod żadnym ciosem, lecz wciąż umacnia i rozwija. Takie właśnie jest królowanie Maryi. I do tego nas ona zaprasza, zawsze wiernie prowadząc do swojego Syna. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam Syn mój powie. Byśmy byli Jemu wierni, Jego Ewangelii słuchali i dokonywali dobrych wyborów.